Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek z Ligi po godzinach. Runda barażowa jest już historią. Za chwilę poznamy drużyny, które zagrają z Unisław Team PBDI, drużyną SPX FTM DD Bydgoszcz, Rafmix Stal Witkam na świecie i Eurodrup Toruń. Kamil Cisiński i Patryk Stankiewicz, witam Was bardzo serdecznie. Może za chwilę porozmawiamy o meczu, a teraz, żeby nie przedłużać, wylosujemy drużyny, które wystąpią w tych spotkaniach ćwierćfinałowych. O tym, jak losujemy drużyny, najpierw będziemy losowali przeciwnika drużyny Unisław Team, później SPX FTM DD Bydgoszcz, Rafmix Stal Witkam na świecie i drużyna Eurodrup Toruń. Na końcu Kamil, ty jako pierwszy wyciągnij przeciwnika dla drużyny Unisławia. Z Unisławiem zagra bez Skoda Auto Grudziądz. Patryk, z kim zagra SPX? Bora Bora Kars, Derby Bydgoszczy w drugiej parze. Kamilu, dla drużyny Rafmix Stal Witkam na świecie. WSD Twoja Szkoła Grudziądz. Zagra z drużyną Rafmix Stal Witkam na świecie. No i Patryk, ostatnia kulka. Już wiemy, że to będzie Hurtownia Budowlana Gesta. Hurtownia Budowlana Gesta zagra z drużyną Eurodrobiu Toruń. Może tak szybciutko skomentujmy to losowanie. Patryk, jak oceniasz reakcję swoich kolegów, którzy tutaj losowanie również oglądali? Znaczy powiem tak, część kolegów na pewno się cieszy, bo jak wiadomo, gra w tym zespole już kilka ładnych lat i w tym ćwierćfinale z Rafmixem, nie wiem ile to już było, 3 czy 4 razy bodajże, i za każdym razem przegrywaliśmy, więc myślę, że to będzie dobra okazja do rewanżu. Cieszycie się, że trafiliście na tego jednego z dwóch najmocniejszych rywali? Chcecie tutaj w końcu udowodnić tą swoją wyższość? Moim zdaniem jednego z dwóch najsilniejszych. Moim zdaniem najsilniejszy jest Eurodrup, a te trzy zespoły są na równi. Nie wydaje mi się, żeby Rafmix był dużo lepszy od zespołu z Bydgoszczy czy zespołu z Unisławia. Kamil, jeżeli wy byście dzisiaj wygrali, to wy byście musieli stawić czoła drużynie Rafmixu, ale sam powiedziałeś, że był problem ze zdrowiem przed tym meczem. Może wyjaśnisz, co tutaj dokładnie się działo? Ja powiem tak. Pech chciał, że powiedzmy prawie pół składu było zaziębionych grypowo. Ja sam miałem gorączkę dwa dni temu. Sami przeciwnicy przyznali, że jak oglądali nasz mecz z Sylą, to graliśmy jakieś 30-40% szybciej, mocniej. Ślizgi, nieodpuszczanie. Dzisiaj tego zabrakło. Zabrakło energii, zabrakło szybkości, zabrakło wszystkiego. Też powiem, że skład wymaga wzmocnień. Dwóch zawodników wyjechało do Niemiec. Liczyliśmy na nich, że przyjadą szybciej. Nie udało się. A tak naprawdę WSD Twoja Szkoła pokazała nam miejsce w szeregu i gratulacje. Patryk, jest możliwość transferów. Czy myślicie tutaj o jakichś ruchach do swojego składu? Na dzień dzisiejszy nie myślimy o takich ruchach. Za bardzo raz, że nie znamy chłopaków, tych, którzy już nie grają. No jedynie możemy z zespołu Maćka Gzeli, Geotermii Grudziądz, ale to już nie wiem, czy potrzebujemy takich wzmocnień. Naprawdę. W Pucharze Ligi zagracie z drużyną SPX FTM DD Bydgoszcz. Ta drużyna się wzmocniła Tomkiem Rogurzem i wy wygraliście z tą drużyną w lidze, ale teraz z Rogurzem będziecie mieli jednak trochę trudniejsze zadanie. No tak, zespół z Bydgoszczy dużo silniejszy od Bora Bora Kars. Wygraliśmy z nimi w Ekstralidze, ale wiadomo,
tutaj w pucharze przegrywający odpada, więc każdy będzie do końca grał o wszystko i myślę, że to będzie bardzo ciężki mecz. No ale miejmy nadzieję, że po naszej myśli się ułoży i awansujemy do kolejnej rundy. Kamil, jesteście poza ósemką, to już jest pewne, jak ocenisz ten sezon w wykonaniu swojego zespołu. Stworzyliście tutaj tydzień temu fajny thriller, tak 12 serii rzutów karnych z drużyną Silicon Gelni Unipartner. Można powiedzieć, że no zabrakło trochę szczęścia, bo również tutaj w tym losowaniu tydzień temu trafiliście no chyba na najmocniejszego rywala. Mówisz o ćwierćfinale z Eurodrobiem. Mówię o WSD, twoja szkoła. Nie wiem, czy najmocniejszy. My czekaliśmy na każdego. Słuchaj, tutaj nie ma słabych drużyn, tak? I wiadomo, że każdy mecz jest o życie. Wylosowaliśmy WSD, twoja szkoła. Pamiętam, 2 lata temu jeszcze Patryk grał w Hydrokomplet. Tak, i tam też, tam powiedzmy, mieliśmy przewagę. Też się zrobił horror i po karnych przegraliśmy, prawda? Grało z tamtego meczu od nas 4 zawodników. Bardzo chcieliśmy się zrewanżować, no ale... Jak mówię, zabrakło, moim zdaniem zabrakło sił. Sił i energii takiej, żeby powalczyć. Sami chłopacy mówili, już to wspomniałem, że z Sylą graliśmy zupełnie inaczej, szybciej, z większym poświęceniem. Tutaj tego zabrakło i wynik mówi samo za siebie. Tak? A jeszcze do tego skuteczność dramatyczna. No właśnie, ta skuteczność, kiedy wycofaliście bramkarza, bodajże to było 9 minut przed końcem tej drugiej połowy, zamknęliście WSD twoją szkołę na własnej połowie, ale nie potrafiliście oddać z tego strzału. Powiem tak, to jest młody zespół, który się uczy. Tutaj graliśmy z doświadczonymi zawodnikami, bardzo doświadczonymi wręcz i zabrakło cierpliwości, żeby chociaż trafić honorówkę, tak? No szkoda, trochę kibiców przyjechało z nami. No jest co do przemyślenia, obejrzę mecz, przeanalizuję. Ale powiem jedno, na pewno skład wymaga wzmocnień. Zarówno na ten mecz z Eurodrobiem, jak i na przyszły sezon. No właśnie, to może powiedz tutaj, czy już myślicie o tym następnym sezonie? Czy już myślisz tutaj o jakichkolwiek wzmocnieniach? Oczywiście, już w tym sezonie miało być troszeczkę inaczej. Mówię, 2 ludzi wyjechało, ktoś kontuzja i tak dalej. Liczyłem na troszeczkę mocniejszy skład, no, ale gramy tym, czym mamy, tak? Sami zawodnicy z Chemży, jeden tylko jest spoza Chemży, zawodnik Tycjan Tnieszki z Torunia. Powiem tak, chcę mieć ludzi tylko z Chemży i na tym się opieramy. I jeśli będzie potrzeba, to wzmocnimy się zawodnikami, którzy wrócili z Niemiec. Na przykład Dajewski na pewno będzie już grał z Eurodrobiem. Patryk, wam naprawdę niewiele zabrakowało, abyście mieli już dawno awans do ćwierćfinału i teraz to losowanie moglibyście sobie najwyżej oglądać przed monitorami komputerów. Ten ostatni mecz z drużyną bez kody autogrudziąc, no, pokrzyżował wam wszystkie plany. Graliście naprawdę bardzo dobrze tą ligę. Wyrównane spotkania z Rafmixem, z Eurodrobiem, Bora Bora, SPX, to są mecze, na których kasowaliście punkty, a nagle się okazało, że ze Skodą, która w tym sezonie nie była w najwyższej formie, nie potrafiliście wygrać. Spodziewaliśmy się, że ze Skodą będzie to najtrudniejszy mecz w tej lidze, ponieważ to są derby, a wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami. Już jak wspominałem we wcześniejszym wywiadzie, że ze Skodą rozegraliśmy kilka sparingów w tym sezonie w Grudziądzu na hali. No i tam różne wyniki padały. No ale wiadomo, że na ten jeden jedyny mecz tutaj się spieli i zawodnicy z Skody i my się spieliśmy. Już tutaj nie mówię o tym, że graliśmy wcześniej mecz z Bora Bora Cars tego samego dnia. Bo tu nie ma co się usprawiedliwać. Nie będę tu komentował, już po raz kolejny mówię, bo już dzisiaj też mówiłem to, że nie będę komentował pracy sędziego Papierowskiego, który no, moim zdaniem popełnił błąd, który właśnie zaważył na tym, że to nie my jesteśmy w tym ćwierćfinale rozstawionym zespołem, tylko musieliśmy przejść przez 2 rundy barażowe.
No nie wiem, słyszałem głosy różne, z różnych drużyn, z różnych źródeł, że naprawdę masakryczny błąd. Już powtórzę to po raz kolejny, że pan Papierowski podszedł do mnie po meczu i powiedział, że każdy może się pomylić, więc... No, ale myląc się w taki sposób, pozbawił nas teoretycznie łatwiejszego rywala w tej fazie ćwierćfinałowej, w której dzięki Bogu się znaleźliśmy. Rywalizowalibyście dzisiaj ze Skodą w takim układzie. No dobrze, panowie, nie przedłużam wam tutaj. Dzisiaj sobota, czas odpoczynku, pewnie wyjścia może na jakąś imprezę. Kamil Ciesielski, Patryk Stankiewicz, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.